Dzień dobry Państwu, Marta Skobel, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. W ramach serii Obronność Polski 2023 prezentujemy wypowiedź generała Janusza Noska, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2008-2013. Zapytałam pana generała, czy zgadza się pan generał, że dzisiaj służby specjalne stoją w pierwszym szeregu w walce o zapewnienie bezpieczeństwa Polakom? Tak, stoją zdecydowanie w pierwszym szeregu, aczkolwiek jest to szereg cienia. Bo służby to powinny być przynajmniej obszary działania w cieniu. No mamy dzisiaj 4 służby, formalnie mamy 5 służb specjalnych w Polsce, bo CBA też o 4 służbach wywiadowczo-kontrwywiadowczych, 2 służby wywiadowcze, cywilna i wojskowa i tak samo 2 służby kontrwywiadowcze, cywilna i wojskowa. Każda z tych służb w swoim obszarze aktywności powinna wykazywać się maksimum zaangażowania. No, służby wywiadowcze przede wszystkim powinny zbierać informacje o przewidywanych zagrożeniach dla państwa polskiego, gromadzić, analizować informacje na temat sił zbrojnych przeciwnika, na temat intencji politycznych przeciwnika, a służby kontrwywiadowcze powinny oczywiście zajmować się głównie sprawami związanymi z wykrywaniem zagrożeń ze strony służb przeciwnika, profilaktyką, ale również powinny w sposób bardzo jasny i czytelny sygnalizować społeczeństwu, czy dawać szansę społeczeństwu na poczucie bezpieczeństwa, na to poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą, które jest budowane w oparciu o zaufanie na linii obywatel-państwo. No, z tym to dzisiaj może jest różnie, znaczy na pewno jest różnie, ale myślę, że tak to powinno być. To, że służby specjalne są w czasach kryzysu na pierwszej linii frontu, to nie jest nic nowego. Tak było zawsze. Tak było w czasach zimnej wojny, gdzie pomimo dość eskalacyjnie zapowiadanych działań, nawet o charakterze militarnym, służby specjalne prowadziły różnego rodzaju szeroko zakrojone operacje, również pozostając w kontakcie ze służbami przeciwnika. To też trzeba brać pod uwagę, bo to jest instrument realizacji pewnej polityki państwa. A zatem obok sił zbrojnych, obok policji państwowej, która powinna zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne, obok Straży Granicznej, która dba o integralność naszych granic, służby specjalne powinny być w tej czołówce realizacji zadań, ale powinny się również wyróżniać szczególną odpowiedzialnością, ponieważ są stosunkowo nieliczne kadrowo i mają dość uproszczony dostęp do decydentów politycznych w stosunku na przykład do zhierarchizowanej bardzo mocno struktury policyjnej i jeszcze bardziej wojskowej. A zatem ta krótka ścieżka informacyjna, jaką służby posiadają, powinna być maksymalnie wykorzystana. No, na przykładzie ostatnich wydarzeń z rakietą pod Bydgoszczą, oprócz tego, że drogą służbową siły zbrojne powinny informować ministra obrony, premiera, prezydenta o określonych zdarzeniach, to równolegle służby, w tym wypadku wojskowe, mają tą krótką ścieżkę informacyjną i tą krótką ścieżkę zhierarchizowania powinny być alternatywnym źródłem informacji dla decydentów politycznych. Znaczy, to jest bardzo kluczowe, to jest bardzo istotne zadanie w sytuacji, kiedy państwo jest w stanie dość trudnym, znaczy to jest tak, że zawsze jak jest wojna za granicą, to państwo jest w stanie dość trudnym, ale u nas jeszcze nakłada się na to szereg innych okoliczności. Dlatego szef służby, korzystając z możliwości dotarcia informacyjnego do premiera, prezydenta, ministrów poszczególnych, powinien z tej możliwości korzystać nader często. Powiedziałbym, stać u klamki i za każdym razem informować alternatywnie do tych standardowych, rutynowych meldunków, które do prezesa Rady Ministrów czy do członków rządu spływają.
Panie generale, dziękuję za odpowiedź i jakże ważne spostrzeżenia. Dziękuję naszym słuchaczom i zapraszam do śledzenia nowych odcinków w ramach serii Obronność Polski 2023.